Zespół zaburzeń oddychania RDS jest stanem, który występuje u noworodków, zwłaszcza u tych urodzonych przedwcześnie. Opis. Surfaktant jest to zbiór substancji składający się z lipidów w 90% oraz białek w 10%. Wydzielanie dojrzałego surfaktantu w wystarczającej ilości do stabilnej pracy pęcherzyków płucnych zachodzi w okresie po 9 miesiącach ciąży. Z tego wynika, że im wcześniej urodzone zostanie dziecko, tym bardziej jest zagrożone rozwojem zespołu zaburzeń oddechowych. Urodzony noworodek na początku 8 miesiąca jest w około 50-60% zagrożony chorobą. Przyczyny: Przyczyną RDS jest niedojrzałość płuc dziecka i brak surfaktantu, substancji obecnej w płynie płucnym, która zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych podczas wydechu. Objawy: Objawy RDS u noworodków obejmują trudności w oddychaniu, zwiększoną częstotliwość oddechów, sinice, słaby apetyt i senność. W cięższych przypadkach może dojść do niewydolności oddechowej i zaburzeń krążenia. Do oceny ciężkości zaburzeń oddychania służy skala Silbermanna. Diagnostyka Diagnostyka RDS opiera się na obserwacji objawów klinicznych oraz wynikach badań laboratoryjnych, takich jak poziom surfaktantu we krwi. Badania obrazowe, takie jak rentgenografia klatki piersiowej, mogą pomóc w zdiagnozowaniu i ocenie ciężkości RDS. Leczenie. Leczenie RDS polega na stosowaniu surfaktantu egzogennego, który jest podawany dziecku za pomocą rurki przez nos lub tchawicę. W cięższych przypadkach może być konieczne zastosowanie wsparcia oddechowego, takiego jak respirator. W celu poprawy funkcji płuc stosuje się również tlenoterapię. Rokowanie. Rokowanie zależy od ciężkości RDS oraz od innych czynników związanych z noworodkiem, takich jak wiek i waga przy urodzeniu oraz obecność innych chorób. W przypadku leczenia surfaktantem rokowanie jest zwykle dobre, chociaż w niektórych przypadkach RDS może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak niewydolność oddechowa i uszkodzenia płuc.